Dzień dobry, dzień dobry. Mamy wiosnę, prawda? No, ja mam wiosnę też w swoim sercu, można tak powiedzieć. Długo mnie nie było i czuję, że powinnam się wytłumaczyć, ale nie będę się za bardzo rozwlekała, bo mam dzisiaj ciekawą historię do opowiedzenia. Ale żebyście wiedzieli, że nie umieram nie choruję, wszystko jest okej, okay. zmieniłam pracę, a to się wiąże z tym, że wracam do domu po prostu skonana, nie chodzi nawet o samą pracę, co o stres związany z całą tą sytuacją. Jeśli zmienialiście kiedyś pracę w średnim wieku, to na pewno wiecie, co mam na myśli. No i tak to jest, no, że po prostu prokrastynuję, cały czas myślę o tym, żeby coś dla Was nagrać, czytam o różnych zbrodniarzach i sobie już w głowie układam mniej więcej, co bym powiedziała, ale usiąść i nagrać to jest zupełnie inna historia, to jest zupełnie inna opowieść. Ach, bywam taka zmęczona czasami, naprawdę. Więc wybaczcie mi ten chwilowy zastój. I być może przyszły zastój, bo nie jestem pewna, czy uda mi się wrócić do regularnego nagrywania w najbliższym czasie, ponieważ zbliża się kilka ważnych wyjazdów, kilka wydarzeń, a ja zwykle nagrywam w weekendy, bo trwa to bardzo długo i nagrywałam, tak? Parę miesięcy temu jeszcze nagrywałam w weekendy. Także wybaczcie mi tę obsuwę. Cieszę się, że jesteście i piszecie. Pytacie się mnie: Hej, hej, czy wszystko w porządku? Czy żyjesz? Czy, czy masz się dobrze? No to tak, mam się dobrze i mam się jeszcze lepiej, wiedząc, że jesteście i że czekacie. I dziękuję, że czekaliście. I dzisiaj przejdziemy do tematu. Temat być może Wam nieznany, może znany, pewnie ci, co siedzą na YouTubach 24 godziny na dobę. Nie słuchają wszystkich podcastów kryminalnych, to na pewno znają tę historię bardzo dobrze, ale ja gadam do wszystkich i mam nadzieję, że znajdą się osoby, dla których ta historia będzie nowa, bo dla mnie była. Dzisiaj opowiem Wam o czarnej wdowie z Austrii, o Elfriede Blauensteiner, o kobiecie, o której dowiedziałam się w ogóle o jej istnieniu z książki pod tytułem Sprawa. Józefa Fritzla. O Józefie Fritzlu też Wam opowiem w najbliższym czasie, ponieważ skończyłam czytać książkę na jego temat. Przygotowuję się do tego podcastu, natomiast wydawałoby się, że w Austrii to za bardzo tych seryjnych morderców nie było. Fritzl, choć seryjnym mordercą nie był, hmm, no ale był facetem, który trzymał swoją córkę w piwnicy i miał z nią siedmioro dzieci. No, z tym się Kojarzy Austria, jeśli mówimy o zbrodniarzach, tych współczesnych, powiedzmy powojennych. No, przychodzi do głowy jeszcze Jack Unterweger, morderca pisarz, celebryta, o którym też mam kiedyś nagram, ale to był strasznie podły człowiek. Nie lubię go okropnie i mam straszną trudność z tym, żeby ogarnąć jego życiorys na potrzeby tego podcastu, bo wzbudza we mnie ten facet autentyczną niechęć i wstręt. Ale tak, no jeśli mówimy o austriackich seryjnych mordercach, no to przychodzi do głowy właśnie Jack Unterweger. W Wikipedii wynalazłam jeszcze Hugo, Schre Schenka. Hugo Schenka, ale ten, że jego mość działał w latach, żył w latach 1849-1884, to był Hochstapler, który zamordował cztery pokojówki z pomocą swojego wspólnika i został powieszony, w 1884 właśnie to był jego wyrok i tyle. I tyle, jeśli chodzi o Austrię. Zatem tym bardziej. Zadziwia fakt, iż tak naprawdę w Austrii działało bardzo niewielu seryjnych morderców, a jednym z nich była kobieta. Z kobietami tak jest, że zawsze, kiedy kobieta morduje seryjnie, to wzbudza niemałe zainteresowanie. Takie trochę makabryczne zainteresowanie niezdrowe no nie wiem. Na pewno jest to coś, Nienormalnego, coś odstającego od normy i od tej wizji kobiety, wizji opiekunki ogniska domowego, którą każdy z nas ma w głowie i społeczeństwo tak nas uczy od małego, że kobieta jest tą dającą życie, a nie odbierającą życie. Zatem kiedy pojawia się seryjna morderczyni, to wzbudza nasze zainteresowanie. Ale jak wiecie, na pewno z poprzednich. Moich podcastów i z wielu innych. Domeną kobiet jest trucizna. Wiele osób powie, że trucizna dlatego, że jest dla tchórzy, z czym ja się nie zgodzę. Bo, żeby zabić trucizną, to również trzeba mieć w sobie pewien stopień deprawacji i pewną, pewien brak skrupułów, pewną brawurę, bo jest to jednak czynność wymagająca przemyślenia i premedytacji. Nikt przypadkiem albo w akcie szału nie zabija trucizną. Nie otruję się dlatego, że mnie dzisiaj wkurzyłeś. Prędzej sięgnę po nóż i cię zadźgam. I to będzie działanie w efekcie. Natomiast otrucie, no to już jest działanie, które trzeba zaplanować, które robi się z pełną premedytacją i z pełną świadomością tego, co się robi. Więc nie twierdziłabym, że Trucie ludzi jest objawem tchórzostwa. Raczej przeciwnie, jest objawem zimnej kalkulacji, która może być znacznie bardziej przerażająca i groźniejsza od działania w efekcie. Elfriede Blauensteiner. <laughs> Nazwisko już budzi grozę, ale to tak mają te nazwiska germańskie. No Blauensteiner... Niby ładnie, ale to steiner na końcu, to takie jest niemieckie, no tutaj w tym przypadku austriackie. Elfride była nałogową hazardzistką. Możecie kojarzyć jej wizerunek, kiedy trzyma, a w zasadzie dzierży w dłoni złoty krucyfiks w czasie swojego procesu. Bo była taką teatralną babcią... Hazardową. Pamiętacie taki odcinek przyjaciół, kiedy Fibi była w kasynie i babcia szpiegowała ją cały czas i wygrywała jej pieniądze? To Elfrida była taką babcią. Tyle tylko, że grała w ruletkę i kochała hazard. Ona była uzależniona. Hazard wypełniał jej żyły. Ona nie miała jednej żyłki hazardzisty. Ona miała cały krwiobieg hazardzisty. W ciągu jednego roku wpadła do kasyna Szpil Casino Baden co najmniej 230 razy w ciągu jednego roku, czyli to jest częściej niż co drugi dzień, prawda? I ta sędziwa pani, która bardzo lubi hazard i grać w ruletkę i ubierać się w sposób sugerujący, że ma pieniądze, że jest majętna, do tego była dosyć kochliwa, zamieszczała anonce matrymonialne, spotykała się ze starszymi mężczyznami, szukała Miłości według tego, co sobą prezentowała, to była podejrzana później o 15 morderstw. Ostatecznie została skazana i udowodniono jej trzy morderstwa, o których wam dzisiaj opowiem, ale kiedy śledczy zapytali ją, czy były inne morderstwa, to ona odpowiedziała: Ha, a ile mi za to zapłacisz? Także do samego końca próbowała coś ugrać. Pasowała do profilu histronicznego zaburzenia osobowości. Nie była zdolna do empatii. To zaburzenie osobowości nie jest takie znane, nie jest takie medialne, ale dosyć dobrze tutaj pasuje. Od łacińskiego histrio, czyli aktor, to już się możecie domyślać, jest to zaburzenie osobowości, w którym występuje taki wzorzec zachowań zdominowany przez egzaltację przez taki przesadny wyraz. Emocji, taka teatralność zachowań, wiecie, ciągła potrzeba zwracania na siebie uwagi, bycia w centrum tej uwagi. Elfriede była atencjuszką, ona prowokowała, prowokowała z seksualnością, ale prowokowała też ciętą ripostą, jak zresztą za chwilę Wam opowiem o procesie, jaka była bezczelna, jaka była wygadana, pewna siebie, niesamowicie, być może była psychopatką. Psychopatia u kobiet zdarza się dosyć rzadko. Zatem tutaj bym nie stawiała wszystkich kart. Kumacie co tu zrobiłam, nie? Taki dowcip hazardowy. Więc nie stawiałabym wszystkich kart na to, że była istotnie psychopatką. No, ale z pewnością coś jej było. Na pewno nie miała empatii, na pewno była wyzuta z emocji, a jednocześnie bardzo lubiła robić wokół siebie dużo szumu. Lubiła być w blasku. W pełnej atencji. Wykorzystywała szał, jaki wywoływała swoją osobą, swoją osobowością. Miała taki image bogatej paniusi i uwielbiała podsycać zainteresowanie ludzi. Miała taki, wiecie, gust niezwykły. I wykorzystywała to, żeby żerować na samotnych mężczyznach. Na mężczyznach, którzy są schorowani, którzy są już u schyłku życia, tak naprawdę, którzy są na emeryturze, może są bogaci. Majętni, ale te ostatnie lata życia, ten jesień życia, czy już w zasadzie zimę życia, chcieliby spędzić z kimś, kto jest zabawny i przebojowy, a ona taka była, i ona się podobała mężczyznom, właśnie przez to, że była taka wbrew upływającemu czasu. Wbrew Temu, co się mówi o stereotypowych staruszkach. Ona była takim przebojem. Taki przebój mężczyźni, którzy padali jej ofiarami, taki przebój oni chcieli mieć w domu, chcieli mieć blisko siebie. Była też niesamowicie hojna. Więc to, że kochała hazard, miała pasję do hazardu, to była też bardzo hojna. Obsypywała swoich znajomych prezentami. Świadkowie i jej znajomi mówili później, że. Kupowała im dywany, była bardzo, bardzo hojna, miała gest. Kiedy jej córka straciła pracę, to Elfride pomogła jej. Dała jej równowartość około 150 tysięcy dolarów. Tak po prostu. To były krwawe pieniądze, przypomnę. To nie były pieniądze, które ona wygrała, bo ona nie była świetna w tym kasynie. Dosyć lekkomyślnie podchodziła do hazardu, dużo wydawała, ale też ta jej hojność towarzyszyła jej w tym kasynie. Bo rozdawała żetony osobom, które z nią przegrywały, które obok niej przegrywały, tak? Więc była bardzo, bardzo rozrzutna, i to sprawiło, że jej pasja do hazardu musiała znaleźć źródło nieustającego bogactwa, żeby móc oddawać się tej pasji dalej. Elfrida musiała mieć kasę. Do kasyna nie idzie się bez grosza. Raczej się wraca z kasyna, bez grosza, ale idzie się z kasą. A jak zdobyć kasę w wieku 50 plus? Hmm? No od faceta, nie? Na procesie wyszło na jaw, że Elfrida miała w sobie dwie nienawiści. Dwie bardzo skrajne nienawiści i mocne nienawiści, które determinowały jej ruchy, determinowały jej działania i dyktowały jej... Co ma robić. I one ostatecznie doprowadziły do tego, że stała się seryjną morderczynią. Jedna z tych mrocznych części jej osobowości to była nienawiść do biedy. Jebać biedę. Nienawidziła biedy i walczyła z nią, gardziła biedą, gardziła biedakami. Zatem to już możemy sobie ustalić, jakby jest to paskudne, ale nie jest to przestępstwo, powiedzmy tak. Ale druga rzecz, druga nienawiść, która Kwitła w Elfrida, to była nienawiść do mężczyzn. I to nie wynika wcale z tego, że była wykorzystywana seksualnie, czy bita, czy jakieś inne przykrości ją spotkały ze strony mężczyzn w dzieciństwie, czyli nie jest to coś, z czym wyrosła, co miało na nią wpływ w czasie dorastania, tylko jest to wynik tego, że jej pierwszy mąż rozwiódł się z nią po tym, jak urodziła córkę. I znów, nieładnie ze strony męża, ale to wciąż nie jest powód do tego, żeby zabijać. No, nie ma powodu, żeby zabijać generalnie. Ona sama powiedziała tak, od tego czasu, czyli od tego rozwodu, nienawidzę mężczyzn. Była mizoandryczną, seryjną morderczynią, która nienawidziła facetów tylko za to, że są facetami. Bo każdy z nich przypominał jej... Jej pierwszego męża, który od niej odszedł. Przypominał jej porzucenie, więc teraz ona nie chciała już dać się porzucić. To ona porzucała i robiła to w sposób ostateczny. Elfrida urodziła się w Wiedniu 22 stycznia 1931 roku. Była dobrze zbudowaną, wysoką kobietą, zadbaną, bardzo uprzejmą, zawsze uśmiechnięta, zawsze serdeczna. <grym> I przeszła do historii jako czarna wdowa. Gdyby nie nauk, gdyby nie uzależnienie od hazardu, to być może nie... Zaczęła by zabijać. Jej pierwsze morderstwo, za które nie została skazana, miało miejsce w 1981 roku. Babka miała 50 lat wtedy, więc jeśli myślicie sobie, że jestem po 30, już nie mogę się ani przebranżowić, ani zmienić swojego życia, nie mogę zacząć chodzić na zumbę czy nauczyć się, nie wiem, rysunku, tańca na róże, iść na studia, zrobić doktorat, jakby. Elfriede, Została seryjną morderczynią po 50. Więc sky is the limit. Czas nie ma żadnego znaczenia, jeśli chcesz spełniać swoje marzenia. Nawet nie wiedziałam, że pięknie będę rymowała dzisiaj. Te, to pierwsze morderstwo dotyczyło Erwina Niedermayera. To był 59-letni dozorca jej budynku mieszkalnego i podobno ona. I tutaj cytat: Pomogła mu popełnić samobójstwo, ponieważ znęcał się nad żoną i dziećmi. Nienawidzę go, ponieważ zawsze bił swoją żonę i dzieci. Był przestępcą. A zatem Elfrida była też sędzią, prawda? Ona uznała, że ten mężczyzna nie zasługuje na życie, zasługuje na śmierć i pomogła mu, w cudzysłowie, tutaj robię w powietrzu znak. Pomogła mu popełnić samobójstwo za karę, za jego grzechy, za to, że był niedobrym facetem. No, jest to etycznie ambiwalentne, że tak powiem. Z jednej strony nie powinniśmy milczeć, kiedy jesteśmy świadkami. Przemocy domowej czy w ogóle jakiejkolwiek przemocy, powinniśmy coś powiedzieć, ale nie powinniśmy brać sprawiedliwości we własne ręce. Nie powinniśmy być sędzią i katem w sytuacji, które nas no, nie powinny dotyczyć. Powinniśmy wtedy sięgnąć po telefon, podreptać na policję i załatwić sprawę inaczej, zgodnie z prawem przede wszystkim. I to nie była rola Elfride, żeby wymierzyć tutaj sprawiedliwość. Zdecydowanie popełniła morderstwo, niezależnie od motywu i niezależnie od tego, co ona sama później tłumaczyła i w jaki sposób siebie tłumaczyła, w jaki sposób próbowała usprawiedliwić swoje działanie, może nawet w oczekiwaniu na aplauz, na podziękowanie, że. Że podjęła taką decyzję i że wyręczyła system, wyręczyła sędziów, załatwiła sprawę własnoręcznie. Nie ulega wątpliwości, że takie działanie podchodzi pod definicję morderstwa, niezależnie od motywu. W 1986 roku, ja miałam wtedy roczek, to Elfride miała już drugą ofiarę. W niektórych opracowaniach... Ta druga ofiara jest opisywana jako pierwsza, ale jeśli weźmiemy pod uwagę Erwina, to rzeczywiście była to druga ofiara. Ot to Rein albo Reindl, różne są zapisy, to był facet, który miał 78 lat i był cukrzykiem i on potrzebował pomocy. Chodzi tu na myśl określenie anioł śmierci, tak określa się... Pielęgniarki przede wszystkim, czy pielęgniarzy, którzy w otoczeniu szpitalnym przy użyciu leków dostępnych dla personelu medycznego pomagają. Ukrócić cierpienia pacjentom w agonii czy pacjentom w stanie terminalnym albo niekoniecznie, po prostu pacjentom. I takich aniołów śmierci było kilka. Najsłynniejszą anielicą śmierci była Jane Topan, która sama przyznała się do uśmiercenia 31 osób, a podejrzewana jest o nawet 100. Przychodzą do głowy też inne osoby, na przykład Beverly Alit, albo mężczyzna, pielęgniarz, o którym już kiedyś wam troszeczkę mówiłam, Charles Cullen, anioł śmierci z New Jersey. Przychodzi do głowy też Jeanine Jones z Teksasu, która zabiła 60 dzieci. Więc to przychodzi do głowy, kiedy mówimy o lekach i o opiekunkach. Czyli pielęgniarki, pielęgniarze, którzy opiekują się pacjentem, i w zasadzie go dobijają, czy pomagają mu po prostu skończyć z tą męką. Teoretycznie w ich mniemaniu może to być taka potrzeba ukrócenia ich cierpienia, a tak naprawdę jest to po prostu zwykłe morderstwo, które wynika być może z okazji, okazja czyni złodzieja, być może okazja bycia pielęgniarzem i. Posiadania dostępu do leków, możliwość użycia tych leków na osobach, które Zemrą i nie pozostawią po sobie żadnych wątpliwości, że po prostu nastąpiła śmierć. Nikogo to nie dziwi wtedy, i dopiero po kilkudziesięciu ofiarach ktoś zaczyna łączyć kropki. Hmm, dlaczego akurat najwięcej zgonów jest, kiedy ten czy tamten oddziałowy, czy ta, ta pielęgniarka ma dyżur? Nie? To są anioły śmierci. Jeśli chodzi o Elfridę, to ona aniołem śmierci nie była, ponieważ ona miała inne priorytety priorytety i inną motywację. Jej motywacją był zysk. Chodziło o pieniądze. Jeśli spojrzymy na ten temat w tym kontekście, to do głowy przychodzi film bardzo dobry. Jeśli szukacie filmu na dzisiejszy wieczór, a nie widzieliście, to polecam Wam film pod tytułem O Wszystko Zadbam. Jest na Netflixie. Jest to film Mówiący o tym, jak łatwo można czerpać zysk ze starych ludzi, generalnie. Starych ludzi, o których nikt nie myśli, którymi się nikt nie przejmuje, którzy są w społeczeństwie niewidzialni co jest niesamowicie smutne, ale zwróćcie uwagę na to, że łatwo jest stosunkowo taką starszą osobę samotną przede wszystkim omamić i wykorzystać, ponieważ takie osoby mają już swoje przypadłości, może mają demencję, może mają różne inne dolegliwości i w zasadzie są idealnymi celami dla takich wampirów czy hien, które tylko czyhają na to, żeby dorobek życia takiej osoby skarnąć dla siebie. Wracając do Ottona i do historii Elfride ona zaczęła się nim opiekować i przy okazji znalazła w sobie kolejną pasję farmację, chemię. Można powiedzieć, no, zaczęła eksperymentować z lekami. On miał taki przyjmował taki lek, który kontrolował poziom cukru we krwi, nazywał się euglukon i ona zaczęła podawać mu niewielkie przedawkowania, troszeczkę więcej niż zalecił lekarz, troszeczkę więcej niż zalecił lekarz. I jeszcze trochę, i przedawkowywała ten lek bardzo powoli, bardzo stopniowo. I zauważyła, że jeśli się to robi stopniowo, to rezultat jest śmiertelny. Mało tego, co najlepsze, to śmierć wygląda zupełnie naturalnie. I nikt do niczego się nie przyczepi, nikt niczego nie podejrzewa. No i jest też czas na to, żeby napisać testament. Albo żeby przepisać jakieś włości na siebie, ogarnąć sobie życie w przyszłości. I miała przyjaciela, który jej pomagał w tym wszystkim. Nazywał się on Harald Schmidt, i to był adwokat. Umoczony adwokat, który był nieuczciwy. On pomógł jej sfabrykować testamenty niektórych jej ofiar. Pomógł jej też fizycznie w uśmierceniu jednego z kolejnych. Mężczyzn, którzy mieli to nieszczęście, że trafili na Elfridę. W tamtym czasie Elfridę całe swoje oszczędności traci w kasynie. Sama przyznała później, że nie miała już nic. Musiała więc zintensyfikować swoje działania, żeby zdobyć środki do życia, zadbać o swoją przyszłość i zdobyć środki na kolejny wyrzut serotoniny, na kolejne małe szczęścia, które daje właśnie hazard. Zaczęła zamieszczać w prasie ogłoszenia matrymonialne. Adresowany do samotnych mężczyzn, którzy szukali by kobiety, która by się nimi zaopiekowała, ale która by również była przy nich w tych ostatnich latach ich życia. Anons rozpoczynał się słowami: <laughs> Wdowa spędzi spokojne wieczory w towarzystwie wdowca. I już na pierwszym spotkaniu, na pierwszej randce potrafiła ocenić, czy. Ten kandydat, czy ten mężczyzna jest zamożny? Czy warto w ogóle poświęcać mu jakąkolwiek uwagę? Czy warto się angażować w ten związek? No niektórzy idą na randki i myślą o tej drugiej osobie. Czy jest to materiał na męża? Czy jest to osoba, która zwali mnie z nóg, z którą założę rodzinę, zbuduje dom, pomaluje płotek na biało? A ona patrzyła... Na to, czy jest kasiasty, czy nie. No, okej, okay, to też nie jest jeszcze przestępstwo. Tyle tylko, że ona miała nieco inne cele i inne oczekiwania niż ten biedny wdowiec, który dał się złapać na jej przynętę. Niektórym ofiarom udało się przeżyć. Oczywiście nie każdy, kto trafił w centrum zainteresowania Elfride, padał trupem. No, niektórym instynkt samozachowawczy pozwolił ujść z życiem. Na przykład. Jeden mężczyzna powiedział, że kolacje z Elfride budziły w nim niepokój. Niepokój wynikał z tego, że po tym jak ona go nakarmiła, to on się źle czuł, natomiast ona czuła się nad wyraz dobrze. Faceta oblewały zimne poty, odczuwał ból brzucha. No, było mu niedobrze. Generalnie, no chyba się zatrułem, kochanie. A ona mu dawała zupkę. Masz zupkę tutaj, taką zjedz, pomoże ci. Zupkę taką. Lubisz twoją ulubiona pomidorowa. I on zjadał tę zupkę i czuł się jeszcze gorzej. Zatem ten mężczyzna, który tak zeznał. <gry> Zaufał swojemu przeczuciu i zerwał tę znajomość. Szkoda tylko, że tego nigdzie nie zgłosił, że nie zrobił żadnych badań. No ale on sam uszedł z życiem. Inny mężczyzna, którym się zajmowała Elfride, który był chory i potrzebował opiekunki, to niestety zdążył zemrzeć na raka, zanim Elfrida położyła łapę na jego testamencie. Więc musiała się kobita obejść smakiem. Inny mężczyzna, który miał to nieszczęście spotykać się z Alfredę, to był były wojskowy. I on powiedział tak: <laughs> była wyjątkowo kiepską kucharką. Chociaż walczyłem w II wojnie światowej i byłem jeńcem wojennym w Rosji przez pięć lat, nigdy nie czułem się gorzej niż po zjedzeniu posiłku przygotowanego przez moją kochającą Elfridę. No a całe szczęście mężczyzna poszedł po rozum do głowy i po prostu ją zostawił. W sierpniu 1992 roku Elfridę zostaje ponownie wdową. Ale jak to było? No, zamieszczała w ogłoszeniach, była wytrwała w tym i w pewnym momencie odezwał się do niej pewien mężczyzna nazwiskiem Rudolf Blauensteiner. On był emerytowanym pracownikiem kolei, co miesiąc otrzymywał emeryturę dosyć wysoką. Mężczyzna był dosyć chorowity. Od 11 lat. Cierpiał na problemy z płucami, więc jego żona prowadziła się do niego, miała o niego dbać, prowadzić wspólny dom, no wiadomo, robić zakupy, no po prostu żyć razem i przy okazji jeszcze opiekować się chorującym mężczyzną. Ale ta sielanka i to małżeństwo trwało tylko półtora miesiąca. Po dziesięciu dniach tajemniczej śpiączki w sierpniu 92 roku zmarł. Wdowa Później powie policji, Rudy zasłużył na śmierć. Nie wiemy dlaczego, ale później odwoła Elfrida wszystkie swoje zeznania i wszystkie przyznania się do winy i będzie twierdziła tak. podawałam mu leki na zwiększenie jego apetytu, bo okazało się, że biedny Rudy zmarł z powodu przedawkowania środków przeciwcukrzycowych podawanych podczas posiłku. 15 grudnia 1992 roku umiera Jedyna kobieta, jedyna żeńska ofiara Elfride. Franciszka Köberl, 84-letnia, zamożna kobieta. Ona była sąsiadką Elfride i zmarła po tym, jak Elfride się zaczęła nią opiekować. Przypadek. I przekazała jej 170 tysięcy euro spadku. Zrobiła to z wdzięczności za to, że Elfride się nią zaopiekowała. Elfrida cały czas, nawet jak była. Zamężna z Rudolfem, to cały czas zamieszczała ogłoszenia matrymonialne i rozglądała się na rynku. Cały czas chciała się spotykać, poznawać nowych ludzi i randkować. Co by było, gdyby w jej czasach był Tinder? Hm. No tak czy inaczej, w 1994 roku Elfride poznaje Friedricha Deckera, 64-letniego emeryta i jakiś świadek powiedział tak. Jego miesiąc miodowy trwał do momentu, gdy przekazał dom swojej Żonie. On nazywał Elfridę miłością jego życia. Oficjalną przyczyną zgonu tego biedaka było obustronne zapalenie płuc i niewydolność krążenia. Friedrich był oczarowany Elfridę do tego stopnia, że zapisał jej dom o wartości półtora miliona ówczesnych franków. I zmarł tak naprawdę. Bo oficjalnie na początku przez to obustronne zapalenie płuc tak i przez niewydolność krążenia na no generalnie zawał serca ale tak naprawdę po analizie jego szczątków czy po autopsji uznano że przyczyną śmierci Friedricha był zbyt niski poziom glukozy w krwi ale facet był niesamowicie twardy ona musiała naprawdę wyjść z siebie, żeby go ukatrupić, bo Friedrich przetrwał, przeżył dawkę 20 tabletek euglukonu, czyli tego leku obniżającego poziom glukozy we krwi, ale w końcu się poddał i zmarł 11 czerwca 1995. Co ciekawe, to ciało Dekera znajduje się w Wiedeńskim Instytucie Anatomicznym w zbiorniku z formaldehydem. Bo wdowa przekazała jego szczątki naukom medycznym. Widzicie, jaka hojna kobieta! Jaka hojna wdowa! Jeszcze Dyker nie ostygł, ba, jeszcze żył. A ona już zamieściła kolejne ogłoszenie. I dostała mnóstwo odpowiedzi na anons, że. Wdowa, 64 lata, chciałaby dzielić jesień swojego życia z wdowcem. Mnóstwo facetów się dało na to nabrać, napisali do niej wiadomości, i ona wybrała jednego z respondentów nazywał się on Alois Pilcher. Dlaczego Pilcher ją tak zainteresował? Zapytacie, co on miał w sobie takiego, że zachwycił naszą czarną wdowę? Otóż miał dom o równowartości 400 tysięcy dolarów. Ona była strasznie niecierpliwa, bardzo szybko chciała położyć łapę na, tym, na tej nieruchomości. Nakłoniła wtedy swojego adwokata, Schmidta, do napisania fałszywego testamentu i przyspieszyła swoje zwykłe leczenie, w cudzysłowie, polegające na stopniowym podawaniu leków i stopniowym zwiększaniu dawek, aż do doprowadzenia do śmierci, zamiast stopniowo go otruwać, żeby odszedł spokojnie i żeby to wyglądało na takie niewinne i naturalne, to wlała mu do mleka 70 dawek euglukonu. Rozebrała męża do naga, położyła na nim lodowate ręczniki i otworzyła okna na całą noc. Chciała, żeby miał zawał serca. On rozwinął zapalenie płuc i zmarł 11 listopada 1995 roku. Horror absolutny. Ciężko mi sobie wyobrazić, co ten mężczyzna musiał przeżywać w tych ostatnich swoich godzinach. Fałszywy testament dał jej 190 tysięcy euro. I teraz tak. 1 grudnia 1995 roku odbywa się pogrzeb Aloisa Pirchera, czyli tej, tej ostatniej ofiary, która teoretycznie czy, czy oficjalnie zmarła na zawał serca i zapalenie płuc, ale jego siostrzeniec był nieco podejrzliwy. Cała rodzina odebrała to jako taką nagłą i nieoczekiwaną śmierć. Mężczyzna poza tym zmarł w domu w obecności kobiety, która była już dwukrotną wdową. Hmm, do tego jeszcze pieniądze. Gdyby nie Elfride, to ten spadek otrzymałby właśnie siostrzeniec, więc on poczuł się bardzo oszukany i był bardzo podejrzliwy. Zatem zgłosił to gdzie trzeba i tak rozpoczęło się śledztwo w sprawie czarnej wdowy i odkrycie całej serii jej zbrodni, bo do tej pory nikt niczego nie podejrzewał. Elfride miała świadomość, że jej czyny są karalne, ale Pewnie tak jak każdy morderca wierzyła, że sprawiedliwość jej nie dosięgnie. Ale miała asa w rękawie. Miała. Haralda Schmidta, 40-letniego adwokata, którego traktowała jak swojego syna, który według jej słów nigdy nie pobierał od niej żadnego honorarium, ale pomagał jej sprzedawać nieruchomości, które otrzymała w spadku. Na przykład pomógł jej sprzedać dom do Kera i dostał za to 10% prowizji. Pomógł jej też w zamordowaniu Aloisa Pilchera. Schmidt pomógł Elfridę wsadzić Aloisa do wanny, żeby mogła go oblać zimną, lodowatą wodą i wyciągnął później, żeby położyć go na podłodze i przykryć tymi lodowatymi, yy, zmarzniętymi, mokrymi ręcznikami. Zatem przyczynił się do śmierci tego mężczyzny i za to otrzymał karę, ale o tym za chwilę. Pierwszych Przesłuchaniach po aresztowaniu, Steiner przyznała się do kilku morderstw. Później się wycofała z tego. Jeśli chodzi o, o Pichlera, to powiedziała tak: To prawda, że go zabiłam, nienawidziłam go. To było obrzydliwe widzieć, jak zawsze pije ze swojej brzydkiej metalowej szklanki i jak herbata spada z kącika jego ust. To jest chyba błąd w tłumaczeniu, bo nie mam metalowej szklanki. Szklanka jest zeszła, prawda? No to z metalowego kubka. No, to jest tłumaczenie z niemieckiego. Wybaczcie, nie sprawdziłam tego, tych cytatów. No ale dobra, zaczyna się proces. 10 lutego 1997. I z powodu braku fizycznych dowodów Elfrida zostaje oskarżona o zabójstwo Aloisa Pichlera. Jedynie. Prokurator stanowy Friedrich Kutscher oskarżył Blauensteiner o dodanie do mleka ofiary co najmniej 70 dawek Euglukonu, czyli tego leku obniżającego poziom cukru we krwi. Jej proces trwał trzy tygodnie. 7 marca 1997 roku została uznana za winną zabójstwa Pichlera i skazana na dożywocie. Jej prawnik Harald Schmidt został skazany na 7 lat więzienia za współudział w spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i sfałszowanie testamentu Aloisa Pichlera. Blauensteiner odwaliła niezłą szopkę na procesie. No, wiemy już, że była narcystyczna, że była atencjuszką, no i na salę sądową wkroczyła spokojna, niecierpliwie patrzyła na zegarek. Kiedy odczytywano werdykt, kiedy zapytano ją, czy zrozumiała zdanie, że została skazana na dożywocie, to powiedziała wyzywająco: Rozumiem doskonale. Ława Przysięgłych stwierdziła, że. Czysta chciwość Blauensteiner uzasadniała ten surowy wyrok, że, i tu cytat, złośliwe działania nie dały ofierze żadnej szansy na obronę. Chociaż Blauensteiner wtedy została oskarżona tylko o to jedno morderstwo, to policja nadal prowadziła dochodzenie w sprawie innych zgonów. Wiadomo było, jaki jest modus operandi tej kobiety, jaki jest jej cel, jaki jest jej motyw. Chodziło o kasę, o pieniądze. Więc łatwo było dojść do tego, z kim mogła się spotykać. Łatwo było dojść do tych jej ogłoszeń ma matrymonialnych. Ona sama zresztą mówiła, że lubiła opiekować się emerytami i to zbieg okoliczności, że niektórzy z jej pacjentów zmarli. No byli starzy tak. Cztery lata później, po tym pierwszym procesie i po pierwszym skazaniu, Została uznana winną zabójstwa Friedricha Dokera, swojego męża 64-letniego, a także 84-letniej sąsiadki Franciszki Keberl. Łatwo było do tego dojść, bo były testamenty i były pieniądze. Policja w Austrii Wciąż uważa, że mogła zabić od 10 do 15 osób, a może nawet więcej. Kebel była jedyną jej żeńską ofiarą, ale tych mężczyzn mogło być więcej. Zgodnie z ostatecznym wyrokiem, wdowa otruła wszystkie trzy ofiary lekiem obniżającym poziom cukru we krwi, czyli euglukonem, lub antydepresantem anafranilem po tym, jak ofiary przepisały swoją własność kobiecie i tym samym przyklepały swój los. W ekshumowanych szczątkach znaleziono ślady tych narkotyków. Obydwoje, zarówno Elfrida, jak i jej adwokat Harald, odwołali się od wyroków, ale sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Sama Elfrida mówiła tak: "Nigdy nikogo nie zamordowałam. Jestem do tego niezdolna jako katoliczka. To co zawsze chciałam robić, to leczyć." Zdaniem biegłych psychiatrów Elfrida była zdrowa na umyśle, ale miała skłonność do kłamania. Potrafiła wyczuć okoliczności i była mistrzynią kamuflażu. Kiedy przyszła na proces po raz pierwszy w beżowym garniturze, to ściskała złoty krucyfiks i wyciągnęła rękę, uniosła ten złoty krzyż w dłoni w kierunku dziennikarzy i powiedziała do nich tak. Weźcie moją dłoń. Zobaczycie, że jestem całkowicie spokojna. I dodała później, e, robiąc tę samą sztuczkę, podnosząc ten krzyż, i powiedziała do sędziego tak: Umywam ręce w niewinności, nigdy bym. Nie zabiła. Wierzę w swoją niewinność. Potem w jakimś dziwnym momencie egzystencjalnym powiedziała tak: śmierć to dopiero początek życia wiecznego, czyli jakby trochę jej odwaliło. To był cyrk. Cały ten proces to był cyrk. Ona pozowała przed armią fotografów, przed armią dziennikarzy, pokazywała ten swój złoty krzyż, pokazywała go do kamer, zaciskała ten krucyfiks i po prostu. No, no była drama Queen, nie? Ogłaszała, umywam o tego ręce. Czyli przywoływała tym samym Poncjusza Piłata z Pisma Świętego. Mówiła, że tylko Bóg może ją osądzić. Powiedziała też do że tak, jeśli jest wśród was wampir, obróci was w kupę popiołu. W czasie zeznań na procesie powiedziała też na przykład tak, nikogo nie żal, gdy umiera. No, jakby, whatever. Przyznała raz dziennikarzom, że nie może się doczekać więzienia. W końcu nie będzie musiała sama gotować i mogłaby usiąść i napisać swoje wspomnienia, które bez wątpienia byłyby bestsellerem. I tak się stało, że zaczęła pisać te swoje wspomnienia. Austriackie czasopismo New News. Zaczęło je publikować i nawet pojawił się film pod tytułem Modliszka, oparty na jej historii. I tyle, że sama Elfrida była absolutnie zdegustowana tym filmem, bo uznała, że obsada aktorska jest słaba. I że w ogóle to nie tak powinno być, że ten film powinien być najlepszy na świecie, w Hollywood po prostu numer jeden. I była trochę rozczarowana tym, że jej historię przedstawiono w taki słaby sposób. Ja nie widziałam tego filmu i nie zamierzam, ale z tego co czytałam w sieci, no to jest to taki po prostu film do obejrzenia. Nic tam nadzwyczajnego. Sama Elfride kłamała, później mówiła, że jest w. W ciągłym kontakcie ze Stevenem Spielbergiem, który sfilmuje jej historię. Co nie było prawdą. Pamiętamy o tym, że Elfriede miała córkę, prawda? Bo jej pierwszy mąż zostawił ją po tym, jak ta córka się urodziła. I córka generalnie pozostaje anonimowa. Raz tylko udzieliła wywiadu w 2017 roku. Opowiadała wtedy o swoim trudnym dzieciństwie u boku matki. Powiedziała, że żyła w strachu. I uzależnieniu od tej jedynej osoby, którą miała w życiu. Miałam tylko matkę i byłam całkowicie na jej łasce. Była manipulująca i niesamowicie kontrolująca. Moje dzieciństwo było chodzeniem po linie. Czasami czułam się, jakbym miała umrzeć. Kiedy moja matka była zła, czasami mnie biła. Moja mama kiedyś przeprosiła za to, co nam zrobiła. Następnym razem, gdy ją zobaczyłam, była w areszcie. Od tego momentu po prostu wszystkiemu zaprzeczała. Elfride. Odkąd została wtrącona do więzienia, to była optymistką. Wierzyła w to, że wyjdzie, że jej problemy prawne się zakończą, że ta, te całe głupoty i to całe zamieszanie w końcu się zakończy, to ona wtedy zostanie uniewinniona i pozna miłość swojego życia, i wyjdzie znów za mąż. Cały czas twierdziła, że chciała tylko pomóc swoim mężom, nie zrobiła absolutnie niczego złego. No ale Los chciał inaczej. I 18 listopada 2003 roku, po spędzeniu niecałych siedmiu lat za kratkami, Elfride zmarła w szpitalu wie, w wiedeńskim z powodu guza mózgu. Została skremowana i pochowana w pobliżu głównej bramy wiedeńskiego cmentarza centralnego. A zatem trochę się jej upiekło. 7 lat za kratkami to nie jest tak źle. Za trzy morderstwa. Udowodnione, a być może za wiele, wiele innych. My wiemy o sześciu, mogło ich być dwa razy tyle, albo i trzy razy tyle. Cóż, nikt się z staruszkami nie przejmuje, odchodzą po prostu. I jeśli Elfrida robiła tak, jak robiła, czyli dokarmiała ich trucizną bardzo powoli, bardzo systematycznie, to nikt tak naprawdę by się nie zorientował. Kto wie, ile. Tak naprawdę ofiar miała na swojej liście. Za ile zgonów odpowiada? Tego się już nie dowiemy, bo Elfride, pomimo tego, że miała dużo weny i pisała swoje pamiętniki, to nie wyznała tutaj nic konkretnego. I to była historia Elfride Blauensteiner. Ciekawa jestem, czy słyszeliście o tej pani, czy znacie tę historię, i czy może znacie jakąś dodatkową anegdotę z jej życia, bardzo chętnie się dowiem, bo nie ma zbyt wiele informacji na temat Elfride w sieci, przynajmniej w języku polskim czy angielskim. Może jest coś tam więcej po niemiecku, ale nie wszystko da się przetłumaczyć, nie do wszystkiego da się dotrzeć. Bardzo ubolewam nad tym, że nie znam historii dorastania i w ogóle dzieciństwa Elfride, bo zawsze mnie ciekawi to, jak staje się człowiek mordercą, co Doprowadza, bo jestem przekonana, że coś musi być takiego, że jest jakieś zdarzenie albo jakieś zjawisko, albo jakaś trauma, która sprawia, że w pewnym momencie przekraczamy tę granicę. Zadziwia mnie fakt, że Elfrida zaczęła zabijać po pięćdziesiątce. Bo zwykle seryjni mordercy zaczynają zabijać po dwudziestce, w okolicach trzydziestki. Później to już się zdarza znacznie rzadziej, przynajmniej jeśli chodzi o zabójstwa seryjne, mordowanie seryjne. I to nie jest tylko jakieś moje widzi się, bo przeciętny seryjny morderca jest białym mężczyzną między 25 a 35 rokiem życia. Wiadomo, statystyka to dosyć. Zerojedynkowa nauka, która ma gdzieś wyjątki. Oczywiście wyjątków jest sporo, ale spójrzcie na to. Ted Bundy, on za zaczął zabijać przed 30. -ką. Dahmer miał 18 lat, gdy popełnił pierwszą zbrodnię. Robert Hansen, 32 lata. Wspomniany już dusiciel z Wiednia, czyli Jack Unterweger, miał 26 lat, gdy popełnił pierwszą zbrodnię. Z takich nieco starszych to John Wayne Gasey, 36 lat, no, ale to są faceci, tak? A kobiety? No, na przykład Eileen Wurnos, o której wam mówiłam, 33 lata. Zatem Elfride troszeczkę się tutaj wybija ponad przeciętność. Statystycznie rzecz biorąc, jeśli jesteś na spacerze z psem, to średnio macie po trzy nogi, co jest absolutnie nieprawdą. Generalnie wiek seryjnych morderców jest niższy gdy popełniają pierwszą zbrodnię, niż w przypadku Elfride. Więc ona wybija się ponad przeciętność nie tylko z uwagi na to, że była kobietą, co już samo w sobie jest rzadkością, to jeszcze zaczęła zabijać po pięćdziesiątce. I dla mnie to jest niezwykle zastanawiające. Tutaj Elfride, zobaczcie, no, znalazła sobie taki sposób na życie. No i marnie skończyła w więzieniu. I bardzo dobrze, tam jest jej miejsce. Tam było jej miejsce, no teraz to miejsce jest już w ziemi. Zostawiam Was z tym, że była taka babka. Byli tacy panowie, tacy naiwni panowie, którzy po prostu chcieli się zakochać, chcieli spotkać kogoś na resztę swojego życia, kto im pomoże, kto ich być może przebierze, będzie karmił, będzie czytał książki, no, towarzysza życia. No. Każdy chce mieć kogoś, kto poda im szklankę wody na starość, prawda? I spotkał ich taki marny los. I to wszystko z chęci zysku, wszystko z chęci zgarnięcia, forsy, co jest przykre. A druga rzecz, która mnie zaciekawiła, trochę rozbawiła, choć w tych okolicznościach to nie jest najlepsze słowo, ale fakt, że ona tak wywijała tym krzyżem, tym krucyfiksem w czasie tego procesu, to mi przypomina bardzo mocno wiele starszych pań w Polsce, które też wywijają krzyżem jako rężem, i myślą, że, że to zmarze wszystkie grzechy, samo wywijanie tego. Tego symbolu męczeństwa. Jest to dla mnie wyraz hipokryzji, ale to nie jest podcast światopoglądowy. W przypadku Elfride to jest takie komiczne, te jej ostatnie występy przed kamerą, to jej aktorstwo, to teatralne zachowanie i używanie rekwizytów. Podawanie się za katoliczkę, która nigdy by nie zabiła, ponieważ jest katoliczką, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, a sąd uznał, że Elfrida była winna. I to nie jednego, nie dwóch, a trzech morderstw. Ja myślę, że było ich więcej. Ale tego się już nigdy nie dowiemy. Niech spoczywają w pokoju ci wszyscy naiwni biedacy. Odnośnie do tego, że słuchamy. Takich mrocznych, makabrycznych opowieści, i one nam sprawiają jakąś tam przyjemność, co brzmi dosyć groteskowo, powiedzmy, w tych okolicznościach, to przychodzi mi na myśl aktualna drama w internetach, którą zapoczątkował Jakub Ćwiek, pisząc na swoim fanpage'u zjadliwy post na temat Maxa Czorneja. Jak wiecie, Max Czornej to jest autor dosyć kontrowersyjny, dosyć ostry, pisze bardzo mocne opowieści ja jego historycznych opowieści nie czytałam, nie czytałam tego, tej serii, której w zasadzie czepia się ćwiek. Nie czytałam serii o pisanej z perspektywy Zbrodniarzy wojennych. Czytałam książkę pisaną z perspektywy Edmunda Kolanowskiego, bodajże zimny chirurg, chyba taki nosiła tytuł ta książka. Było to bardzo, bardzo interesujące, że autor pisze z perspektywy złego człowieka i możemy zobaczyć świat, oczami tegoż właśnie zbrodniarza, osoby, która jest dla nas ohydna, paskudna, odpychająca, a możemy się w nią wcielić, no bo jak się czyta, no to wiadomo, że widzimy świat z pozycji narratora, niezależnie, czy jest to narracja pierwszoosobowa, czy trzecioosobowa, to możemy sobie to wszystko wyobrażać. Tutaj Czornej pisze książki z perspektywy zbrodniarzy, narracja pierwszoosobowa, oni robią złe rzeczy i tego, czy czepił się dźwięk, czepił się również tego, że Max Czornej z robił zdjęcie w pozycji dosyć kontrowersyjnej, tak pozuje na zbrodniarza wojennego bohatera jego ostatniej książki i, i ma też takie kąśliwe, może takie, może, no może nie do końca poprawne. Komentarze, opowiada w sposób bardzo lekki o swoich książkach, zapraszając do lektury mięsnych kawałków i takich opowieści. Jakby wiecie, dodaje taką em, rekreację czy relaks do treści trudnych, że niby Holokaust to jest coś, o czym można czytać z ogromną przyjemnością. Ja uważam osobiście, ja lubię Czorny, ja lubię jego cykl o komisarzu Deryło, lubię inne jego książki, uważam, że to jest trochę czepialstwo. Z jednej strony jest to mało etyczne, takie lansowanie się złem, ale z drugiej strony, wiecie, licencja poetyka i nie uważam, żeby Czorny gloryfikował przemoc albo stawał po stronie nazistów czy złych ludzi, Raczej jest to sposób na zachęcenie do przeczytania książki i wyciągnięcia własnych wniosków, bo czytelnicy to nie są idioci to nie są ludzie, którzy przeczytają książkę bezrefleksyjnie. I z uwagi na to, że narracja była ciekawa i wciągająca, nagle staną się sami zbrodniarzami. No kurde, jakby należy traktować czytelników nieco poważniej niż to i oczekiwać od nich czegoś więcej. To nie są lemingi, które bezmyślnie przyjmą coś yy, za pewnik i zmienią nagle swój światopogląd, i nagle, wiecie, no, będą wypisywać nazistowskie hasła w internetach. Trochę ta cała drama, która jest moim zdaniem burzą w szklance wody, dała mi do myślenia z uwagi na to, że prowadzę podcast kryminalny. Miał być literacki, jest kryminalny, i zaczęłam zastanawiać się nad tym, co w tym jest, w tym mroku, że ja w czasie wolnym czytam takie książki, czytam rankingi różne, fascynuje mnie w jakiś sposób zło, psychopatycznie. Patia i te wszystkie, jakby nie przeczytam romansu, nie przeczytam książki, która jest opowieścią radosną, czy, czy o złamanym sercu, czy nie, jakby to mnie nie kręci w ogóle. Ale dajcie mi książkę o zbrodniarzu, dajcie mi książkę o seryjnym mordercy, seryjnym gwałcicielu, o ojcu, który zamyka córkę w piwnicy i ja to łyknę i przeczytam i będę... Przy tym odpoczywała. Czy to świadczy o mnie, że ja jestem zła gdzieś w środku wewnętrznie? Przy okazji tej dramy z Czernyjem, wyciągnęłam taki wniosek. Dlaczego ja o tym opowiadam? Dlaczego wy o tym słuchacie? Dlatego, że musimy oswajać zło. Naprawdę wierzę, że człowiek jest z gatunku czy z gruntu dobry. Człowiek jest dobry. On chce dobrze, on nie chce nikogo krzywdzić, on, ona. Jakby jesteśmy gatunkiem, który chce przetrwać i wie, że przetrwanie zależy od tego, żeby dobrze funkcjonować w społeczeństwie, żeby być dobrym człowiekiem. No, chciałabym w to wierzyć i wierzę. Może jestem naiwna, ale. Tak uważam, człowiek z gruntu jest dobry, ale kiedy zdarzają się takie aberracje, wyjątki, że ktoś kogoś krzywdzi, to nie jedno, jednorazowo, tylko robi to w sposób systematyczny, regularny, seryjny. I to mnie przyciąga. To zło, bo ja chcę wiedzieć dlaczego, co doprowadziło, jakie wydarzenia, jakie traumy, co sprawiło, że ten z gruntu dobry człowiek stał się złym człowiekiem. Myślę, że to poznanie przyczyn i tego, tej motywacji, i tego, tego fundamentu zła jest tym, co nas napędza i co nas przyciąga do takich historii. Z drugiej zaś strony jest to oswojenie tego zła, bo Boimy się, że ktoś nam zrobi krzywdę. Idziemy wieczorem po parku i czujemy na plecach taki, taki dreszczyk. Nie powinno tak być. Powinniśmy się czuć bezpiecznie. Powinniśmy móc spacerować po parku, kiedy tylko chcemy. Boimy się tego, że ktoś nam zrobi krzywdę albo ktoś zrobi krzywdę naszym bliskim. Więc czytając o takich potworach, oswajamy to zło i zaznajamiamy się z nim w jakiś sposób. Później może robimy się nie czuli, pewne rzeczy nas tak bardzo nie wstrząsają, może takie są efekty tego długoterminowe, ale dla mnie człowiek jest istotą niezwykle interesującą. I czytanie czy poznawanie tych historii, słuchanie, rzeczywiście sprawia, że ja odpoczywam, co nie oznacza, że ja to wszystko przyjmuję na klatę tak totalnie bezrefleksyjnie i na zimno. Te historie mnie emocjonują, wciąż wywołują łzy. Wywołują strach, przerażenie czy, czy niedowierzanie. Nie uważam, żeby to było coś złego. Że akurat taka tematyka mnie pociąga i mnie nakręca. Nie uważam też, że ktoś, kto nie chce o tym słuchać i, i czyta romanse, jest gorszy, czy mniej świadomy, czy coś no jakby każdy ma coś swojego i nie można tego w żaden sposób porównywać. Bo porównywanie prowadzi do podziałów, a podziały są złe. Jakby tutaj. Nie, dygresja, dygresje, bo chyba, chyba to wynika z tego, że długo do was nie gadałam i w mojej łepetynie nagromadziło się tyle przemyśleń i tyle słów, w końcu to jest w świecie słów. Tyle tego wszystkiego się nagromadziło w głowie, że nagle chcę to wszystko wyżygać i o wszystkim wam opowiedzieć, co mi chodziło po głowie przez ostatni czas. Nie jestem w stanie tego zrobić na jednym posiedzeniu, więc wybaczcie te, te, to skakanie po tematach, ale czasami, kiedy rozmawiam z kimś, kto nie podziela mojej pasji albo jest nowym znajomym, kiedy mówię o tym, czym się zajmuję hobbystycznie, że, że czytam i tworzę podcasty na tematy kryminalne, że interesuje mnie zło. Mam też jakieś ciekawostki do opowiedzenia, które zwykle są takie trochę, wiecie, opowiesz coś, a wiecie, że taki i taki człowiek zrobił to i to i to i to i nagle zapada taka cisza w grupie, nie? Bo jest to jak trochę niezręcznie, jakby fakt z dupy totalnie. No, ale takie sytuacje dają mi do myślenia i sprawiają, że ja się wycofuję w siebie, bo wiem, że nie wszyscy... Nie wszyscy tego łakną. Nie wszyscy się tym interesują, nie wszystkich to ciekawi. Niektórzy uciekają od tego typu treści, bo nie chcą czuć tych negatywnych emocji. Wolą skupiać się na rzeczach przyjemnych, z rzeczach dających otuchę, pozytywnych, bo to ich nakręca i nie ma w tym niczego złego. Natomiast ja Staram się za głośno o tym nie mówić i trzymać to w sobie, bo nie chcę, by ktoś się czuł nieswojo, niezręcznie, nie chcę ja się też czuć niezręcznie, a jednocześnie to zainteresowanie motywacją zbrodniarzy przekłada się na moje relacje z ludźmi. Jako introwertyczka miewam trudności z, z odnalezieniem się w grupie, w większej grupie, natomiast sam na sam bardzo lubię prowadzić dyskusje i nie do końca small talk. Lubię wiedzieć. Co cię napędza? Co, czy, co masz głęboko w duszy schowane? Co sprawiło, że jesteś takim człowiekiem, jakim jesteś? Jakie wydarzenia z dzieciństwa zdeterminowały twoją dorosłość? Co lubisz, czego nie lubisz? Co cię smuci? Jakie demony nie dają ci spać w nocy? To mnie interesuje. Smalltalk, wiecie, no, ładna pogoda. tego, no, Niby jest to potrzebne do podtrzymania relacji międzyludzkich. Doskonale o tym wiem, jako właściciel psa, gdyż kiedy chodzę na spacery z psem, co pozwoliło mi trochę się otworzyć na ludzi, muszę przyznać. Jakiś czas temu byłam jeszcze bardziej introwertyczna niż teraz w stosunku do obcych ludzi. Jak kogoś znam, to już jestem zupełnie ekstrawertyczna. W kontaktach z nieznajomymi jestem dosyć wycofana i posiadanie psa. Sprawiło, że musiałam się otworzyć na nowych ludzi i teraz nawet to lubię. Wychodzę z mrówką, mam już tutaj na dzielni swoich znajomych i znam ludzi po imieniu ich psów. <grydy> Nie znam imion ludzi, z którymi rozmawiam, ale doskonale znam psy, znam Helenę, znam Fantę, Gustawa. Bubę, kumple mrówki, to są moi kumple. Natomiast no, posiadanie psa wymaga smoltoku, bo stoisz ty, stoi właściciel tego drugiego psa, wasze psy się poznają, zaczynają się tam wąchać pod, po ogonkach, pod ogonkami, albo się bawią, więc stoisz, tak, nie? A jak się wabi, a co tam, jak się czuje, ładny pies, który weterynarz jest najlepszy, a kleszcze już się pojawiły, a to, a tamto, to, No i to eskaluje, bo. Raz się spotkasz, drugi raz się spotkasz. Przy trzydziestym razie już jesteście znajomymi. To jest fajne, choć nie doszłam jeszcze do tego momentu, żeby zapytać właścicielkę, na przykład Heleny, o to, jakie ma demony, ale jesteśmy coraz bliżej. No, chciałam to z siebie wyrzucić, bo to są rzeczy, które mi się kołaczą. Odkąd zmieniłam pracę, odkąd zmieniłam środowisko i jestem wśród nowych ludzi, których nie znam, i to w jakiś sposób wywołuje we mnie stres związany z tym, że nie wiem czego się spodziewać, a jednocześnie chciałabym już wiedzieć wszystko, żeby móc czuć się swobodnie w otoczeniu nowych ludzi. No to jak tak, taka już jestem, no, jakby, nie wiem, z czego to wynika. Być może z braku pewności siebie w jakimś zakresie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Z tego właśnie wynika fascynacja zbrodniarzami, z tego, że są aperracją i chcemy wiedzieć, co sprawiło, że wyskoczyli z tej osi normalności i co sprawiło, że stali się źli. Skoro urodzili się z gruntu dobrzy, czy to wychowanie, czy jednak genetyka, czy jednak każdy zbrodniarz ma w sobie, musi mieć w sobie gen zła. Czy to jest już zdeterminowane w chwili naszego narodzenia, że będziemy źli? Co tak naprawdę determinuje naszą osobowość? Ha? Zrobiło się trochę filozoficznie, a pora wyciągnąć głowę z tego mroku i uśmiechnąć się, bo żyjemy, mamy się dobrze, jesteśmy na tyle uprzywilejowani, że możemy sobie siedzieć i słuchać takiego pierdolenia za przeproszeniem jakiejś tam dziewczyny z Warszawy. Cieszę się, że jesteście i że słuchacie tego nie Chciałabym wiedzieć, co wy myślicie na ten temat. Czy macie takie refleksje czasem? Bo kieruję te słowa głównie do komentujących na YouTubie, bo jesteście tam dosyć aktywni. Powiedzcie mi, napiszcie mi, dlaczego słuchacie takich rzeczy? Dlaczego słuchacie o makabrze, o zbrodni, o morderstwie, o gwałcie, o degręgoladzie, o deprawacji? Makabrze. Co sprawia, że to Was kręci, to Was motywuje, to Was fascynuje i potraficie się przy tym odpoczywać? Potraficie po prostu relaksować się przy zbrodni. Dlaczego tak jest? Czy coś jest z Wami nie tak? Czy coś jest ze mną nie tak? Zastanówmy się nad tym wspólnie. No i zobaczcie, do jakich egzystencjalnych. Rozmyślań doprowadza historia o czarnej wdowie morderczyni czyli, panie ćwiek, no, to nie jest takie złe. Zaczytywać się w tematyce zła, bo to prowadzi do rozwoju osobistego. Wiemy więcej o sobie, a poznawanie samych siebie to jest coś, co pozwoli nam poznawać innych ludzi, otwierać się na innych ludzi, przyjmować ich takimi, jakimi są, otwierać swoje serce na nowe znajomości, co mi przychodzi z trudem, ale mam nadzieję, że u Was jest trochę łatwiej w tym zakresie. Być może to jest jakaś forma eskapizmu, ucieczki. Od normalnych relacji międzyludzkich w te nienormalne, w to zło, które gdzieś tam się czai. Być może, ale to już jest temat dla psychoterapeuty, proszę Państwa, dla psychoanalityka i to jest temat na zupełnie inną okazję. Okej! Okay? Mam nadzieję, że macie się dobrze, że jesteście zdrowi i że spędziliście przyjemnie czas ze mną, tęskniłam za tym, naprawdę tęskniłam za tym, ale wierzę w to głęboko, że jesteście wyrozumiali i wybaczycie mi nieobecność, nawet odrobinę dłuższą, zresztą macie co nadrabiać. Podcast w świecie słów jest dostępny we wszystkich aplikacjach podcastowych na Spotify, na Apple'u, na Google, więc jeśli nie możecie czy nie chcecie oglądać YouTube'a, to zawsze możecie sobie włączyć mnie w formie audio i po prostu iść przed siebie, korzystać z tej wiosny, czerpać ze słońca, ładować baterie, ładować witaminę D, której produkcja się zatrzymała podczas tej ponurej zimy, którą, którą mieliśmy i którą mam nadzieję mamy za sobą już. Więc idźcie na spacer i nadrabiajcie poprzednie odcinki, a ja postaram się wrócić do Was jak najprędzej. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Mam nadzieję już niebawem. Pa pa!